Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny w Zagrajmy w Darksiders Genesis. Jezus Maria. Nie ta część. W Darksiders War Mastered Edition. I zdecydowałem się ten króciutki fragmencik pominąć. To chyba było z gniewem. Ten króciutki fragmencik zdecydowałem się pominąć z tym, co tam jest, bo to po prostu musiałem tylko przedziałać się przez stado pajączków, które, jak widzicie, troszeczkę mnie nadwątliło, odblokować sobie rękawicą przejście, dostęp po prostu do tego, dźwigi, która podrzuciła mi do góry nie chronomantę, tylko chronosferę. I dzięki temu byłem w stanie użyć właśnie ów sfery, aby dostać się wyżej. I zgarnąłem sobie nie dość, że po pierwsze klucz widzącego, który tu umożliwi mi przejście, to jeszcze mapkę calusieńkiej tej okolicy. I są tu, widzę, takie trzy piętra, gdzie tutaj byłem przed chwilą. Tu mnie jeszcze czeka jakaś bitka. I tu. I tu jest, widzę, bossik. Dobra, lećmy dalej. O, super. I co za skubaniec będzie łaził ciągle za mną? To już ja ci oduczę. Łapaj to. Teraz a może po prostu znaczy, że tego strzelę? Tak, to wystarczyło. Okej. Okay. Dobra, teraz tutaj i tutaj. Dobra, coś się stanęło przed chwilą. Nie do końca jestem pewny co. No, ale dzięki temu, że jest tutaj troszeczkę pajączków, to ja się wychiluję.
No, także po kolei, ja potrzebuję to, czy no, potrzebowałem, teraz po prostu zabijam was, żebyście mi zeszli z drogi. Potem się nie wespnę. Niestety nie. Okej. Okay. A tak coś właśnie czułem, że... A, dobra, i to co, i to będzie tam wracało na co chwilę. Dobra, gdzie się mogę tego... A, no okej, okay, to mogę się tego tak po prostu złapać. O, proszę. Tutaj ulepszenie gniewu. I tylko to ulepszenie gniewu, okej. Okay. Myślałem, że się pojawi, nie wiem, na przykład ten. Odłamek gniewu. To już szósty odłamek, jaki znalazłem w całej grze. Dobra, tutaj nic więcej nie ma? Chyba nie. Więc tak... fajerujemy. To spada na glebę. I teraz pytanie, czy ja będę w stanie to już zabić, czy jeszcze nie? Nie, chyba nie. I totalnie chyba nie o to chodziło. Tu jest powrót jak coś. Czy to się na mnie rzuci? Nie. A, ale tu będzie mi przeszkadzało. Dobra, już widzę. Jest tam jakieś przejście. Do tamtąd. Chyba mogę tam przejść. Tylko, że... Dobra, obserwator, weź się przymknij. Nie wiem, czy troszeczkę za dużo czasu teraz nie stracę, ale mówi się trudno. Dobra. Teraz tu. Okej. Okay. W ostatniej chwili, zanim wrócił na tą górę. A czekaj, co ty? Nie. Co powiesz, obserwator? Yes. Wow, yes. Masz coś jeszcze do powiedzenia? A, nie, nie masz. Okej. Okay. To wracaj do mojej łapy. Oho, coś mocniejszego. No, proszę was więcej, proszę was więcej. Bardzo proszę. Wszystko, niech się zbliży. I użyłem złe... nie tego, co chciałem. Chciałem użyć tego, a nie... walnięcia gniewem. Znaczy walnięcia, nie chciałem zużywać tego... użycia gniewu. Nie, naładowania gniewu, o. Zwłaszcza, że miałem ledwo co ten gniew zużyty. O, ej, widziałem tam coś na górze, coś tam na górze było. Jakiś artefakt tam widziałem. No już, znikaj się. Ej, wojna, weź mnie rozwalaj mi użyć, co? Ja się na serio tam nie doskoczę. Ale dobra, dobrze widziałem, że jest tam artefakcik. Okej, okay, ale stąd chyba powinienem móc tam dolecieć. Tak. Kolejny artefakt żołnierza. Czyli de facto, dobra, to jest ile? Raz 10, to jest 5, to jest 10 tysięcy za wszystkie te pomniejsze artefakty. Dlaczego on teraz nie chce się tego złapać? I znowu ten punkcik. To jest 10 tysięcy za wszystkie te artefakty. Rozumiem takie pokazanie, że to akurat bije dookoła, tak? Dobra, 10 tysięcy za wszystkie artefakty żołnierza.
6000 za czempiona i nie wiadomo mi ilość za ten artefakt, który jest w samym środku. A który chyba udało mi się znaleźć na tych. Na prochowisku, tam gdzie jest właśnie ten zamknięty. No, gdzie jest ta cała ta, nie? Kurde, bo się nie wysłowię teraz. No to taka wieża wierniczo-górnicza. Dobra. Tutaj nic nie zrobię. A, to wybucha! To warto wiedzieć. Jeden pająk, drugi pająk. Jakby... Dobra. To? Tak, teraz to wjeżdża, no ale jakby co mi to da? No poza tym, że ewidentnie muszę to przerzucić na drugą stronę. Co to miało być przed chwilą? Co to miało być przed chwilą, ja się pytam? Dobra. Nieważne. Go uciszyć. Od tego uciekać. Dobra. Wyrzuciło mnie w drugą stronę, więc... Spoko. Okej, okay. I tutaj jest dalsze przejście zablokowane, czyli to se muszę najpierw tu dostarczyć. Na górę proszę. Czyli tak, to muszę obniżyć. Jakby nie wiem, ja to za słabo naładowałem, czy jak? Słuchajcie, dlaczego to spadło teraz? Ja nie mogę wziąć samej tej bombki, bo ona w chwilę później po prostu wybuchnie. A tak plus minus do 5 sekund wybucha, a niestety, nawet gdybym włączył sobie prędkość razy 5, to jest to oczywiście prędkość całego świata gry. Ktoś sobie nie przemyślał tego. O, dobra, tu to mogę jeszcze. Dobra, już tak zawczasu. To sobie zobrócę i zrzucę na dół. Dobra. O, super, czy to po... Czemu to tam nie poleciało? Było w linii prostej. Czy nie ma, że pełnym naładowaniu? Co było za daleko, czy jak? Ja autentycznie teraz nie widzę innej opcji. Chcę to obrócić? Nie, chyba nie. A mogę to złapać od tej strony? Nie, czyli nie mogę sobie przyspieszyć jednocześnie przesuwania tego. Szkoda. Dobra, to już znowu niech leci w dół. Na wszelki wypadek, jak mówiłem. Dobra, powiedzmy, że to się udało. I
na windę. A teraz ja lecę na górę. Dobra, teraz to obracamy. To zabieramy. I oczywiście rzucamy w kompletnie innym kierunku. Znaczy kierunku, jednak był dobry, tylko oczywiście rzut był krzywy i doleciało nie tam, gdzie miało. Dobra, dalsze przejście proszę. Apteczki poproszę. Znowu. Chciałem użyć ataku gniewu, a przypadkiem zużyłem na pełne jego naładowanie. Jest jakby taka wzmocniona wersja tego najpodstawowszego upiora, mi się wydaje. Znaczy, może upiora. Szkieleta po prostu, nie? Oho, a tutaj co? Ej, nieładnie. A, nietykalność! Przepraszam bardzo. Panie kolego, co ty usiłujesz osiągnąć, próbując mnie tak złapać? Naprawdę sądzisz, że ja dam się na coś takiego zrobić? Żyj pięść! O, proszę bardzo. Dobra, mam dwa przejścia. Kamera mi zasugerowała, dokąd mam iść. Oj, proszę bardzo. Jakież to było spodziewane. Dobra, co dalej? Kolejne pomieszczenie z pajączkami. Kolejne jakieś, nie wiem, gniazda. No, ale za to mnie daje to teraz możliwość przespawnowania sobie tych pająków. A przez to jednocześnie wielu apteczek. No to lecimy. Tak, faktem mógłbym po prostu wykorzystać przedmiot, który mnie leczy do fulla, ale po co? Zwłaszcza, że mam go tylko jedną sztukę. Więc wolę sobie go na bossa zostawić. To się zniszczy już na przyszłość, te wszystkie elementy. W ogóle jesteśmy po jakimś szpitalu, mi się wydaje. Albo w czymś, co kiedyś tym szpitalem było.
typowe łóżka szpitalne tutaj się znajdują. Proszę bardzo, jak można się ładnie wyleczyć, tylko dobijając jakichś pomniejszych przeciwników. No i co? Na górę. Pusto. O, tu jest to dziwne przejście. Znowu są te punkty. I to takie przejście, jakby nie wiem, 5 pająków to jest do zabicia? Czy co? No, to się pewnie znowu zawali. Obviously. Klucz widzącego jest mi potrzebny, a takiego klucza nie posiadam. Ale za to zawalająca się podłoga chyba dostatecznie mówi mi, gdzie powinienem teraz zmierzać. Kolejne punkty. Akurat leczenie, ale myślę, że na razie nie będę go wykorzystywał. O, i jest przedmiocik jakiś. I będzie tutaj też gdzieś ten pająk, bo jest na tym, ale chwilę go jeszcze nie widzę. No dobra. Co tam chowasz w sobie? Jakaś rękawica? Łańcuch otchłani! Wystrzeliwuje łańcuch zakończony hakiem, który przyczepia się do wrogów oraz ruchomych obiektów. Aby zaczepić hak u namierzonego przeciwnika lub obiekt, wciśnij prawy trigger. Ej, zajebiste, i to od razu leci na ten. Przypisz. A okej, sam się przypisało, zajebiście. Oj, proszę, jak mu się zerwie od razu ten, to już nie jest taki cwany. Dobra, jakie jeszcze to były ataki w sumie tej rękawicy? Pękająca ziemia, grzmotnięcie, meteoryt, wibrująca pięść, no i ten grzmot powietrza. Jeszcze dobra. O, i proszę bardzo, akurat tak fajnie na koniec. To ta noga zgubiła teraz. Dobra, i to był który? To był pierwszy mały pajączek. No, to już się boję, jak będzie wyglądał duży pajączek. Za pomocą łańcucha otchłani wojna może przeskakiwać między niebieskimi punktami, natomiast do czerwonych może się przyciągnąć. O! Okej, okay. Myślałem, że będzie działało to raczej na odwrót, ale spoko. Zaczepka o powierzchni nadając się do spinaczki, a wojna natychmiast ją podciągnie. Ej, zajebiste! A, dobra. Czekaj, tu się bujnę. Ej, zajebista rzecz! Mogę, nie wiem, lecieć i w trakcie lotu sobie to odpalić i się uratować jakim. W pewnym momencie. Na przykład. Dobra, tu też potrzebuję klucza. Tu jest chronomanta. Boże! Chronosfera. Nie chronomanta. Okej, tam się mogę przyciągnąć. Nie. Tam. O, rogata skrzynka, jak miło.
Co, zbroja czy ulepszenie? Zbroja! Siódmy fragment zbroi odchłani! Ale jakby dobra, jest chronosfera. A, okej. Okay. Wiem, dlaczego jest niepotrzebna. Nie. Najpierw tu. Proszę mnie to aktywować, to wyłączyć, to przełączyć. I lecimy na Szczecin. Już wydaje mi się, że na spokojnie. A nie, chociaż nie. Dobra, nie. Nie, ja nic nie mówiłem. Dobra, klucz widzącego. No, leczenia chwilowo nie potrzebuję. No, teraz to sobie mogę udziabać. I mam nadzieję się wrócić. No, tego starałem się akurat uniknąć. Dobra, coś tam życia straciłem. Na szczęście niewiele. Dobra. Otwarte i lecimy dalej. O, i się cofnąłem. Nie to. Dobra, o, tam. To chyba zwykłe leczenie, tak mi się wydaje. Tak, po prostu do wyleczenia się. To nie jest ulepszenie zdrowia. Dobra, czyli teraz muszę się cofnąć tam, gdzie były te poprzednie punkty i pokonać te pomniejsze pajączki. Tak, najpierw tych jego przydupasów się trzeba pozbyć. O ty, a mogę tym w niego rzucić? No, mogę, ale średnio zdało to egzamin. Znaczy nie, może mu jakieś obrażenia zrobiło, ale... mi się nie wydaje. Dobra, pancerz zdjęty. Trzepiemy! Aj, chyba chybiłem teraz. Dobra, lecimy. Najpierw pomniejsze, potem większy. Aha, jak łatwo zrobić w konia przeciwnika animacją. Dobra. Znowu pomniejsze. Mogę tego dociągnąć? Do siebie? Mogę. Dobra. Czekaj, czy to większy przeciwnik mogę się przyciągnąć? Okej, nastąpiły problemy maści technicznej. Zostały one rozwiązane. Mam nadzieję. No weź, żeś... O właśnie, proszę. Głupiejąca nóżka i... Chciałem powiedzieć, że on go przepuławia, ale on jakby wsadza mu ten miecz... w mordę, obraca go i wyciąga na płasko, więc nie wiem, czy to mogę nazwać przepołowieniem. Dobra, tu jest kolejna miejscówka. Tylko, że ta miejscówka będzie niżej. Ale jest tu kolejna miejscówka z apteczkami, także... Elu. Wiecie, co zauważyłem? Że tu nie ma Wulgrima. Jak tu jestem, w ogóle Wulgrima tu nie zobaczyłem. Także, panie Wulgrim, gdzie pan się chowasz? Z
to jest najsłabszy przeciwnik, a łaska po upgrade'ach nawet niewiele robi. Dobra, tu sobie kosę wybiorę. W kosie jest dobry ten atak na to. Bo dosłownie tyle wystarczy, żeby się ich pozbyć. Przynajmniej tej większej ilości, nie? Bo resztę już normalnie trzeba zmierzyć jak mrówkę. I potem można się dobierać do mięska, że tak powiem. Na ziemię proszę. O! Adar, bo już mu to zdjąłem. Jesus. Dobra, tą walkę pozwolę sobie przyspieszyć siewcą chaosu. I teraz atak silny. Jeszcze jeden i proszę bardzo. Wszystko poginęło. Teraz tylko niedobitki. Ok. To był numer 3. Teraz tutaj lecimy po tych maleńkich skurczysynów. Tutaj lecę na górę. Najgorsze jest to, że będzie mnie czekała jeszcze trasa powrotna, nie? Jak się już uparam z tym ostatnim pająkiem, no ale już trudno się mówi. Muszę strzelić do któregoś, żeby to... Nie to, tylko tym... Tak, ten rój? To chyba dobre byłoby określenie. Ta chmara ewentualnie zaczęła iść w moją stronę. Dobra, teraz łańcuch. Raz, dwa, trzy, siema. I jesteśmy prawie na początku gry, znaczy gry, na początku lokacji. Bo zaczęliśmy tutaj zamotani w jakiś kokonik. Juhu! Okej, jest żyćko, jest gniew, także spoko. Ja mogę nawet właściwie wykorzystać to, bo to masakrycznie szybko zżera mi ten gniew. Dobra, czy ja mogę mieć to odpalone i to też odpalić? Mogę. Bajlando. Okej, to przestało już działać. Spoczy. A ja sobie wracam tutaj z pełnym paskiem życia i pełnym paskiem gniewu, chociaż nie do końca wiem, dlaczego pasek życia tak mi miga na niebiesko, ale to ten drobny detal, który mnie na razie nie powinien chyba interesować. Dobra, teraz... Cios. Lecimy, lecimy. Młynkujemy i zapraszamy na dół. No nie ten dół miałem na myśli. Okej, dlaczego ja miałem takie coś? Ej, wojna, ale trafiaj, co? O, zapomniałem w ogóle o tym ciosie, a on jeszcze podpala. A mogę to podbić powietrze? Nie, ale mogę siebie podbić i zaatakować piłą mechaniczną. Nie. O, jednak nie robię tego na płasko. Tu mi się coś przewidziało.
Dobra, i wszystkie pomniejsze zabite, teraz został tylko większy. Oj, już chyba widzę nawet, gdzie się znajduje. O, duży jesteś. Okej, to mam chyba taktykę na niego. Po pierwsze potrzebuję tej. Daj mi to. Au! O! Mogę to przed niego rzucić. Także trzymaj. Ja z tego podejdę, przyjdę i tak ci grzmotnę! To się aż odwłokiem przez pysk nakryjesz. Czemu takie dobre obrażenia dostaję od tego? Dobra, już se ściągnę kolejny. Akurat. Dobra, żryj. A, nie od tej strony? No to od tej strony. Raz, dwa, o nie. Dobra, albo coś tutaj nie podziałało, albo ja źle coś zrobiłem. O. Nie, zostaw łaskę. Odstaw łaskę, znaczy się. Prawie wyczutet. No tu sobie... O dobra, jak już go odsłoniłem, to nawet kosa jest pomocna. Dalej. Skaczemy. Jak dwa radosne kangury. Dobra, i teraz powinien się chcieć nażreć. Jeszcze nie? Teraz. Poproszę bardzo, żryj. Także kosę prosto w dupę! O, jeszcze mieczyk. I rękawice. Nie ma uciekania. No i proszę bardzo, główny przeciwnik zdjęty, znaczy przeciwnie, no... Ta główna pieczęć, można by powiedzieć, nie? Została przeze mnie właśnie zdjęta. Tu? A, się aż prosiłem, żeby coś schować za kamerą. Ale nie tym razem. O, znowu to. Tylko nie bardzo wiem, dlaczego to nie chciało teraz ze mną walczyć. Dobra, życia nie ma co brać. Dobra, jak tam mój pasek? No dość marnie. Pasek siewcy oczywiście. Dobra, jest tu. A mogę cię przy... Nie to... Czekaj, właśnie unik. Nie, do tego się mogę dociągnąć. Dawaj, atakuj. Już? No, szybko poszło. Dobra, ciachamy. O, nawet sobie... dobra, to sobie wymienię za to. Nie mam tego na razie przy sobie, więc... Bez sensu jest mieć przypisany, jak się nie ma. A skill jest naprawdę mocny, jak widać. Bardzo przyspiesza te walki. To jest naprawdę użyteczny na grupki wrogów, nie? Ale jak się skupi na pojedynczym? No,
Wyunikany. Dobra. Okej. Okay. Mam trochę nadzieję, że to jest ostatni. Gdzie tam? Może być za łatwo, nie? Ale dobra, w takim razie ponownie ześlijmy cierpienie na naszych wrogów. Ale byłoby teraz fajnie, jakby to cierpienie przeszło sobie na tego drugiego. Okej, okay, tak też może być. No, urywaj mu ten róg. Teraz piąstką. Nie do końca to chciałem zrobić tą piąstką. O, to chciałem zrobić tą piąstką. No i bardzo ładnie. Od razu pyk, róg i ryj. W komplecie. No i proszę bardzo, koniec. A niestety nie. A ty już tak, rogata. Czy to będzie kolejna część zbroi? Nie. Chwała wojny! Zdobywasz mistrzowskie umiejętności bojowe, dzięki czemu znacznie wzrasta skuteczność w walce. To jest legendarny upgrade. Wow. Premia za użycie znacznie zwiększa ilość chaosu gromadzonego przez pożeracza chaosu. Znacznie zwiększa ilość chaosu gromadzonego przy użyciu innej broni w walce wręcz. Czyli po prostu umożliwia, bo do tej pory ani kosa, ani bro, ani piąstka nie dawały mi możliwości. Używania, znaczy zdobywania chaosu. Znacznie zwiększa ilość doświadczenia zdobywanego za walkę daną bronią, no to już jest niepotrzebne. Pasywka, wojna może ona o wiele dłuższy czas przeobrazić się w siewce i znacznie zwiększa obrażenia zadawane bronią. Łach. Okej. Okay. Ale epicness! I każda broń będzie tak miała takie coś? No, daj mi to tutaj. Jak to wpakuje w kosę? No, pięknie. Ale nie, to leci do... To leci do ostrza. Nie to. To leci do... kosy, jak było, to leci tu. Nie, czekaj, nie to. To leci do kosy. No i teraz no... Jesus. To co mogę wpakować tu, a to co mogę wpakować tu, dziękuję bardzo. I mam przekozacki mieczyk teraz. Juhu! No i żeś się pobujał, no. Juhu! W górę i dalej! Leć wojno, niczym Tarzan. Dobra. Jestem... dalej. O, i wróciłem tutaj. Jak miło. No, obviously, że mi nie da tak po prostu przejść. Dobra. A ty w sumie, czekaj no, daj mi to. Bo to powinno być dla nich bardzo skuteczne, biorąc pod uwagę, z czego mają zbroję. Czytaj z tego takiego niebieskiego kryształku. A ta rynkawica jest, powiedzmy, kontrą na tego kryształka. Dobra, to panu już dziękujemy. I panu także.
No i co się będziesz teraz tak podniecał? Ej, no jeszcze ty? Teraz mnie trochę kusi siewca. I w sumie czemu nie? Czerwony demon się budzi? Ej, podoba mi się to określenie na siewce. Jeszcze ktoś ma jakieś problemy? Ej, patrzcie w ogóle jak to jest durne. Kiedy ja to przerwę w trakcie walki, to siewca mi schodzi od razu do zera, ale kiedy kadstenka mi to przerwie, to licznik zostaje w miejscu, do jakiego został zużyty. Ale widać te różnice, bo diametralnie dłuższa jest ta, znaczy diametralnie, no jakie? Wcześniej chyba na jakieś niecałe 10 sekund mogłem się zmienić, a teraz jest, no nie wiem, może niecałe 20? Coś takiego? O, to aż na dwa razy musiał wziąć. Powiedzmy. Dobra, jest 40 parę minut. Juhu! Dobra, test. Okej, mogę zrobić tak. W powietrzu. Jako, że był checkpoint, to ja teraz zakończę. Oczywiście zabiorę sobie żyćko. Zakończę teraz grę, znaczy grę, zakończę teraz odcinek, a my widzimy się już w kolejnym, gdzie zawalczymy sobie z Sifą. A póki co, żegnam się z wami i do usłyszenia. Cześć!